Na wakacjach Sandra pojechała z rodzicami w góry. Pewnego dnia została sama w hotelu, ponieważ bolała ją głowa. Pospała 4 godziny. Śniła jej się piękna łąka, na której było pełno zwierząt. Bawiły się z nią. Jednak nagle ze snu wyrwał ją okropny zapach. Coś strasznie śmierdziało jakąś padliną. Wyszła więc, by to sprawdzić. Zapach dobiegał z pokoju obok. Pomyślała, że może to lokator tamtego pokoju coś ugotował na śniadanie i niedokładnie zmył naczynia. Zapukała raz. Nic. Zapukała drugi. Nic. Zapukała trzeci raz i niestety znowu nic. Chciała zapukać czwarty, ale drzwi same się otworzyły, a w nich stał półżywy mężczyzna z podrapaną twarzą. Sandra szybko wbiegła do jego pokoju, żeby zadzwonić do rodziców. Podbiegła do telefonu, wykręciła numer, ale nagle usłyszała jakieś piski z szafy. Bała się otworzyć, ale podeszła, żeby rozpoznać po dźwiękach zwierzę. Nagle drzwi same się trochę otworzyły. Sandra nie chciała wiedzieć, co tam jest, więc je zamknęła. Lecz znowu się otworzyły. Ale tym razem z trzaskiem, że aż odskoczyła na bok. W szafie siedział mały, biały królik. Po chwili usłyszała jakieś ryknięcie, a kiedy się odwróciła, zauważyła tylko jakieś pazury i poczuła straszny ból w nodze. Okazało się, że w ułamku sekundy już jej nie miała. Umarła. Rodzice Sandry, od razu gdy usłyszeli dziwny ryk w słuchawce, postanowili wrócić. Ale gdy jechali, mieli wypadek. Umarli. Niektórzy przychodnie mówili, że wpadli w poślizg, lecz jedna staruszka ciągle się sprzeczała i mówiła, że na drodze widziała białego królika.